Kigaset. Dzień dobry wieczór, witam was serdecznie w drugim odcinku serii Na Tropie Akiya, w której Monomyth poszukuje tanich, legendarnych domów w prefekturze Kioto. Na pierwszym planie przed nami stacja Japanese Railway w Fukuchiyamie. Dla osób, dla których ten film jest pierwszym oglądanym z serii lub na kanale, od razu uprzedzam, to nie tak, że autor ma jakieś urojenia i rozmawia sam ze sobą i pajacuje w trakcie nagrania. Po prostu ten film powstał w kooperacji z kanałem Kigaset anglojęzycznym. Colin nie mówi nic po polsku, dlatego zgodziliśmy się na to, że ja podłożę głos za niego i będę oddawał jego reakcje. Bardziej optymistyczne, pełne energii, bo taki jest charakter Colina. Natomiast moje wypowiedzi i komentarze będą standardowym głosem, bardziej stonowanym i spokojnym. Tak, a my wciąż idziemy. Z jednej strony wielkie drzewa, z drugiej strony lasek bambusowy. Pięknie tu. A na tabliczce? Nie śmieć proszę. O ludzie, historia wychyla się tu zza każdego zakrętu. Na tym nagraniu Colin zachwyca się rozlicznymi figurkami Jizo oraz dosodzinów, które mijaliśmy na naszej drodze, wiodącej wzdłuż starych ruin zamkowych. Natomiast nagranie o Ishikami, tłumaczące czym są Jizo oraz czym są dosodzini, znajduje się już na naszym kanale w playliście związanej z Japonią, z mitologią japońską, więc jeśli jesteście zainteresowani, tam was serdecznie odsyłam. Powodem naszego szczególnego zainteresowania tą nieruchomością jest jej bardzo dogodna lokalizacja. Znajduje się ona około kilometra spacerem od obecnego zamku w Fukuchiyamie i około 200 metrów od starego zamku, od ruin zamkowych. Poza tym w odległości około kilometra, którą macie zaznaczoną, a którą przyszliśmy pieszo i widzicie jej część na nagraniu, znajduje się zoo i centrum sportowe w Fukuchiyamie. No, idziemy już dłuższą chwilę. Z drugiej strony macie okazję pooglądać różne zakątki Japonii. W tym wypadku Kioto, Fukuchiyama. Jesteśmy w Fukuchiyamie. O, a ten most w oddali wygląda jak Sandwich Arch. Pięknie, pięknie. Sami się temu przyjrzyjcie. Zobaczcie, jak wygląda okolica. O, mała boczna ścieżka prowadząca tamtędy, zachęcająca do spacerów. Wyobraźcie sobie, być tutaj, spacer samemu albo z psami. O, i nagle wyrastają przed nami domy. No, przez dłuższą chwilę nie było żadnych zabudowań, a teraz otaczają nas domy. Czy czujecie to podekscytowanie? Ja czuję podekscytowanie za każdym razem, kiedy odwiedzam opuszczone domy. Ale cierpliwości, czy to w tą stronę? Nie. W tą stronę też nie. A, tam zniknęli. Im bliżej jesteśmy nieruchomości, tym bardziej jestem podekscytowany. Prawda jest taka, że to jest zawsze ekscytujące. Z Akiją to tak jest jak z zamkniętym pudełkiem, z prezentem, którego nie odpakowałeś. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Czy będzie tragicznie źle? A może będzie super? Może trafię na jakieś niespodzianki? Może miejsce będzie wyjątkowo dobre, może dom będzie w kiepskim stanie, a może trafi się perełka? Nigdy nie wiesz, to zawsze jest kompletna loteria. Chyba że wcześniej się odpowiednio przygotujesz. Wracamy się do domu, który pieszczotliwie na naszej liście zatytułowaliśmy Shack or House, co tłumaczyć można by było jako dom czy stodoła. Powód był bardzo prosty i łatwy do zrozumienia, gdy zobaczycie nieruchomość. Mianowicie była ona otoczona specyficznym drewnianym płotem, który sprawiał wrażenie skleconego na prędce. Interesujące. Zakładam, że to tam pójdzie samochód. O, już nawet stoi tu ciężarówka. Ale wygląda na to, że to jednak jest część innej nieruchomości. O, to wygląda na naszą bramę. Może... O, skrzyżowanie w starym japońskim stylu. Lubię to. Wokół jest dużo różnych domów. Część z nich jest już trochę zaniedbana, trochę już dotknięta zębem czasu, ale z drugiej strony jest to też dużo świeżych, zadbanych ogródków i niezłego sąsiedztwa. Bardzo podoba mi się okolica. Zarówno ta droga, którą tu przeszliśmy, jak i mijane sąsiedztwo sprawiają dobre wrażenie. W zasadzie ten dom to mój ulubiony z naszej dzisiejszej listy. Ten od razu wpadł mi w oko. Podobał mi się dom, podobało mi się ogrodzenie, które sprawia, że masz wrażenie, jakbyś stał przed własną twierdzą albo fortecą. Takie konkretne, stare, historyczne ogrodzenie. I ta mała super brama, jak do własnej fortecy. O, na cokole nad drzwiami widać symbol ptaka, chyba czapli. Widziałem już różne wzory, na przykład ryby. Rozglądam się po tej drodze, bo ona jest trochę węższa, ale sprawia wrażenie żywej, nawet w momencie, kiedy nikogo na niej nie ma. To takie fajne uczucie. Moi drodzy, ogródek zarósł nam troszkę chwastami. Zarósł, ale tylko troszeczkę. Myślicie, że trzeba będzie to wszystko wyciąć? O, a to wygląda na miejsce parkingowe. To tutaj powinien stanąć samochód? W tym miejscu? Tak, to jest zarejestrowane miejsce parkingowe, czyli można mieć na tej nieruchomości samochód. To dobrze. A więc wchodzimy. Gotowi? Dom numer 2. To teraz loteria. Tym razem wybierzmy te szczęśliwe kapcie. Czy jest tu prąd? A, nie ma. Okej, to się zdarza. Tu mamy frontowy pokój dzienny. Dobry plan. Podoba mi się. Trochę starsza klimatyzacja. Chyba Mitsubishi. Kuchnia. Wygląda jeszcze na używalną. Można by ją co prawda wymienić, ale nie ma takiej potrzeby od razu. I to jest pierwsze i być może jedyne miejsce, w którym się z Colinem nie zgadzam. Mianowicie, z mojej perspektywy, kuchnia jest absolutnie do wymiany. I nawet nie chodzi o meble kuchenne, bo są stare, ale... można by ich jeszcze używać, natomiast konieczne jest odświeżenie i wymiana tapet oraz oczyszczenie ścian, co powoduje, że siłą rzeczy wypadałoby wtedy też wymienić resztę elementów kuchni. Wow, widzicie, jaki ten pokój jest świeży i nowy? To znaczy na lata 90. oczywiście. No, ale takich ozdób to ja w swojej karierze jeszcze nie widziałem. Ordery razem z Tanto? O, mamy tu dodatkowe miejsce parkingowe. Znaczy mały garaż na cieńszy, szczuplejszy samochód. Chodzi oczywiście Colinowi o Kei Kara, czyli samochody w wersji mini na japońskie drogi, odpowiednik Smarta. O, a czy to są schody? Gdzie one prowadzą? Tam jest na mapie jeszcze jedno pomieszczenie, odpowiedział agent. Okej, to na te schody zajrzymy później. O, mamy tutaj małe hi-fi. Z drugiej strony, jak się tak rozejrzeć, to widzicie tutaj dosłownie rzeczy z dowolnego okresu. Tak jak się przegląda, to widać rzeczy z lat 20., 30., 40., 50., 70., 80., 90., 2000. Ciekawe, co jeszcze znajdziemy w domu. O, spójrzcie na to! To tradycyjne kotatsu. Co prawda blat jest trochę podrabiany, ale jak się doda materiałowy kocyk, to będzie pełnoprawne kotatsu. O, wygląda na to, że przez jakiś czas mieszkała tu para. O, coś przecieka. Mamy przeciek. To jest stare. O, a tu toaleta w starym stylu. O, a to miejsce, gdzie powinien być wewnętrzny ogródek. To dziwne, bo zalali go betonem, a mimo to wychodzą chwasty i rośliny. O, a tutaj dostęp do łazienki. No, też wymagało nas sporo sprzątania. Ciężko też ocenić, jak dużo rzeczy opróżni rodzina przed sprzedażą domu. Wow, spójrzcie na tą starą suszarkę. To Toyota robiła suszarki? Ta jest wybitnie dobra. W sam raz na 2 pary skarpetek, 2 pary majtek albo 1 średniej wielkości koszulkę. I 8 godzin suszenia. A nie, pozwólcie, że sprawdzę. 80 minut, żeby wysuszyć 50 par bielizny, albo 40 minut, żeby suszyć 12 koszul, lub 80 minut, żeby wysuszyć 16 podkoszulków. O! A na 3 pary spodni tylko 35 minut. To w sumie nie tak źle, biorąc pod uwagę, że jeden wsad mojej suszarki nowego typu trwa 3 godziny. A to jest co najmniej 20-letnie. O, piękny pokój, bardzo obszerny, przyjemny, jasny, a w sumie okna są jeszcze zasłonięte. O, i kolekcja lalek, i jeszcze więcej lalek. Sandwall, ale zabrudzony. Co mamy tutaj? Coś, do czego nie otwierałem się drzwi. Miejmy nadzieję, że nie są to zwłoki. A, teraz rozumiem. To kolejna toaleta. O, bogini. To się nazywa sporo kurzu. No, już to będzie nas pytanie. O, a tu jest ciemno. W sumie nie ma prądu. Nic nie widzę, nawet końca własnego nosa. Światło i wymaga wzmocnienia. No, na razie nic nie zobaczymy. Chyba że uda mi się trochę rozświetlić to pomieszczenie. Spróbujmy otworzyć to okno. Nie, nie da rady. Ciekawy erkon. Wow, spójrzcie na rozmiar tego pająka. Jeszcze kilka lalek. A te rolety są nowe. O, a te zamknięcia do okien to są wybitnie dziwne. Ani stare, ani nowe. Nigdy takich wcześniej nie widziałem. A trochę już widziałem. Czy te podłogi są wystarczająco wytrzymałe? Sprawiają wrażenie dość delikatnych. Mam nadzieję, że Marcin będzie mógł tu spokojnie wejść. No, zobaczymy. Oho, stare narty. Okej, to miejsce jest duże. No, a co za tym idzie? Oczywiście wymaga dużo pracy. O, uważaj, jak będziesz tu wchodził, zwróć uwagę na podłogę. Jest bardzo słaba, więc musisz na nią uważać. Ale gdybyś się zarwała, to nie przejmuj się, będę miał to na taśmie. O, pierwszy raz widzę brązowe krawędzie mat tatami. A może one są ciemnego fioletu? Uważaj tam za rogiem, nie jestem pewien co do stanu tej podłogi. Nie chciałbym zobaczyć cię przelatującego przez nią w dół. To stąd mamy dokładnie przeciek. I dlatego ta podłoga wydawała się niezbyt stabilna. No, żeby tylko nie zleciał prosto na mnie z góry. No, to jest zestaw starych bezpieczników. Tak starych, że nawet nie pisze, ile mają amperów. Czyli gdzieś w domu musi być druga skrzynka z bezpiecznikami. Chciałeś o coś zapytać? Tak, chciałem spytać, która część z domu jest najstarsza. Bo ta z tyłu jest starszą, a front chyba jest ten świeższy. Niestety nie mam pojęcia. Nie jest napisane w dokumentacji, która część domu pochodzi z którego okresu, więc no niestety ciężko to stwierdzić. Jak twoje odczucia? No to jest ciekawe. Wygląda na to, że ta nowsza część domu wymaga bardziej istotnego remontu. To znaczy tam, gdzie są stare japońskie podłogi, tam są one silne, stabilne i w porządku, a tam, gdzie są nowe parkiety, tam wydaje się, że no właśnie tam trzeba zrobić poprawki. No i oczywiście te podłogi na korytarzu, zwłaszcza góra, korytarz do schowków oraz na taras i ten główny korytarz. Trzeba by je wszystkie wzmocnić. Taras? To jest tam jakiś taras? Tak, jest, sporych rozmiarów taras, tylko trzeba przejść do końca tego starego korytarza zaraz za nartami. Poza tym w tym budynku jest jeszcze klasa szkolna na jednym z górnych pięter. Jak to klasa szkolna? No tego bym na pewno nie przegapił. No, no to idź tam, skręć za kuchnią, tam w pokoju, gdzie są pamiątki wojskowe, a następnie przez garaż dla Kei Kara po schodach na górę. Ten dom to prawdziwy labirynt. Oho, ciekawe co za zwierzątko panoszyło się po tych schodach. No, na pewno będzie tutaj potrzeba zrobić porządne sprzątanie. What the... Co to jest? No nie, no chyba sobie robicie jaja. Żartujecie sobie ze mnie. Ale numer. No, dawaj, no, dawaj, no, a, udało się. Dobra, okno otwarte. No, trochę tutaj jest tych kupek, ale no, to jest trafione. No to moi drodzy, Zapraszam was. Za ile zaczynamy lekcję? O kurczę, a ta klatka schodowa, te schody są odcinane. Można je zamknąć. Od dołu. Czy to jest klasa na niegrzeczne dzieciaki? Kurczę, trochę straszne. No, można zrozumieć, dlaczego dzieciaki miały siedzieć tu i wkuwać algebrę. Są tam podręczniki i wszystkie inne potrzebne rzeczy. Jest też brak możliwości opuszczenia domu. Kiedy rodzice uważają, że mamy się uczyć. Oryginalne metody edukacyjne, bez dwóch zdań. Ciekawostka. Rodzice musieli być bardzo wymagający, żeby postawić prywatną klasę do nauki matematyki we własnym domu. Najciekawszy widok z domu, z najciekawszego pokoju w domu. No to teraz krok po kroku, jak kupować Akiya. Punkt pierwszy. Nie kupujecie. Punkt drugi. Samemu. Punkt trzeci. Jeśli już kupujecie, to z pomocą kogoś, kto się na tym zna. Punkt czwarty. Można kupić dobre Akiya, ale trzeba się z kimś porozumieć, kto was za rączkę poprowadzi. No, to już wiecie, gdzie pisać. Podsumowując, mieliśmy okazję zobaczyć duży japoński dom. Po co najmniej jednej rozbudowie, choć wiele wskazuje na to, że rozbudowa była dokonywana co najmniej dwukrotnie. Dom na planie litery L na mniej więcej kwadratowej działce, posiadający ogród, który jak widzieliście dość mocno zarósł, miejsce parkingowe, 9 pokojów, plus kuchnię, plus jadalnię, plus 3 pokoje magazynowe, co podsumowując rozlicza się do 11 pokoi, plus tak zwane DK, czyli Dining and Kitchen. W efekcie mamy bardzo duży dom, którego odbiór na pewno przy samym tym nagraniu jest gorszy ze względu na brak oświetlenia. Brak światła w domu wpływa na to, jak oceniamy nieruchomość. Są tu oczywiste wady, pewne szkody, które już się tam znajdują i które będą wymagać naprawy, ale są też silne argumenty niejako opowiadające się za tym domem. Po pierwsze, bardzo dobra okolica, świetna lokalizacja. Po drugie, dużo wartościowych elementów tradycyjnych w środku, między innymi kotatsu. Po trzecie, posiadanie ogródka, bardzo duża parcela, dobry rozkład pomieszczeń, potencjał na w przyszłości odtworzony wewnętrzny ogródek, który obecnie bywa rzadkością i oczywiście bonusowa sala warsztatowo-lekcyjna. A teraz oczywiste wady. Po pierwsze podłogi. Podłogi na piętrze oraz część podłóg na froncie domu, w tej świeższej części, wymagają wzmocnienia lub wymiany. Ponadto to, co nazywamy animal infestation, czyli zamieszkały, pojawiły się tam jakieś zwierzęta. Co wbrew pozorom przy domach opuszczonych zdarza się bardzo często, dlatego nie jest od razu dyskwalifikujące. No, będzie tu tona sprzątania. Spójrzcie na te wszystkie główienka, które tu zostały. Ktoś tu będzie długo sprzątał. Długo i wytrwale. I w ten sposób zakończył się drugi odcinek serii Na Tropie Akiya i oglądanie drugiego domu. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki serii, a także w najbliższych godzinach lub dniach na drugi odcinek z tego samego domu, drugie oko, druga perspektywa, inny komentarz, już tym razem bez słów Colina. Dziękuję, zapraszam i pozdrawiam Was serdecznie.